Cześć, z tej strony Psychocoach i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o książce Django 2 Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych autorstwa Antonio Melle. Tak wygląda okładka tej książki. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zostań ze mną, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami, bo zaczynamy właśnie teraz. Wiem, że mocno zainteresowani jesteście programowaniem w Pythonie, a w szczególności tworzeniem aplikacji webowych przy użyciu Django. Można to stwierdzić po statystykach mojego kanału. Dlatego dzisiaj chciałem Wam przedstawić tą książkę Django 2, praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych, ponieważ uważam, że czytanie książek to jest jedna z najfajniejszych metod nauki, jeżeli chodzi o umiejętność programowania. Jest wiele sposobów nauki. Możesz właśnie czytać książki, możesz robić kursy internetowe, możesz chodzić na wykłady na uczelni, możesz nawet pisać w zeszycie, przepisując kod albo zapisywać swoje pomysły. Oczywiście najważniejsza jest tutaj metoda praktyczna, czyli po prostu pisanie kodu w swoim edytorze, w środowisku programistycznym, ale warto czytać książki, to jest sprawdzony temat. Tą książkę możecie znaleźć sobie w linku poniżej, pod tym filmikiem. Jeżeli przejdziesz z tego linka, to mógłbyś sobie zakupić tą książkę w wersji papierowej. Ja także mam książkę, jak wiecie, na czytniku e-booków. Ja czytam książki na czytniku e-booków i to nie tylko książki związane z programowaniem, ale wiele, wiele innych książek. Mam tutaj swoją całą bibliotekę. I akurat widzicie, ta książka jest książką w języku angielskim. Jest to Django by Example, ale to jest praktycznie to sama książka, którą ja Wam polecam, którą zostawiłem Wam w linku poniżej. I tak, i ja sobie tutaj tą książkę przestudiowałem. Bardzo ciekawe rzeczy. Za chwilę pokażę Wam na moim pulpicie recenzję tej książki, tak? Przedstawię Wam, co mniej więcej jest w spisie treści i czego możesz nauczyć się z tej publikacji. Właśnie teraz, wow! Przechodzę do mojego stanowiska. Widzicie, to jest takie mobilne stanowisko, bo mnie praktycznie tutaj nie ma. Ja tutaj raz na jakiś czas przebywam. Ale mam fajny mikrofonik, to jest tak by the way, oprócz tej recenzji książki, to jeszcze Wam pokażę. Mikrofonik chyba Blue Snowball, tak, to jest Blue Snowball, taki tutaj statyw, nie polecam absolutnie. Oraz popfilt, dalej mam taki komputer gamingowy, Lenovo. Jaki to jest Lenovo? Lenovo Legion Y 520, dalej mam troszeczkę więcej sprzętu do nagrywania. Więc przejdźmy do recenzji książki. Ja oczywiście czytam książki po angielsku, czy to techniczne, czy jakiekolwiek inne, po to, żeby szlifować swój język obcy. Ale ty, jeżeli zaczynasz i nie czujesz się jeszcze na siłach z twoim językiem angielskim, to warto taką książkę przeczytać po polsku. Zobaczcie, tutaj mam, jestem na stronie księgarni www.helion.pl i tu mamy tą książkę. Django 2. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie drugie. Autorem jest Antonio Melle i tak dalej. Mam tutaj opis książki, ale co jest ciekawe na tej stronie, że możemy sobie zobaczyć fragment tej książki bezpośrednio na stronie wydawnictwa. Więc klikamy czytaj fragment. Możemy pobrać PDF albo czytać online. No to sobie przejdźmy do czytaj online. I akurat tutaj na jednej stronie będę to czytał. Powiększyłem sobie i lecimy. Tak wygląda okładka tej książki. Jest to okładka, ale w ogóle to jest z wydawnictwa Pact. Ogólnie ten autor wydawał z wydawnictwem Pact. Książka jest przetłumaczona i wydawana przez wydawnictwo Helion w Polsce. Okładka jest prosta. Django 2. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Taka okładka, co ona tutaj przedstawia, nie wiem, to jest jakiś chyba minerał czy coś takiego. Okładka nie jest zbyt ciekawa, no ale tak wygląda większość książek wydawanych przez wydawnictwo Pact. Tak wyglądają właśnie te okładki. No to przejdźmy dalej do spisu treści. No i zobaczcie, mamy tutaj o recenzentach, o autorze. Autorem jest Antonio Melle, czyli nie wiem jak się to dokładnie czyta. Wszyscy ci autorzy mają jakieś dziwne nazwiska, których nie potrafię przeczytać. No ale okej. O autorze, o recenzentach, przedmowa. I dalej, co to nas ciekawi, co będzie w tej książce zawarte, jeżeli chodzi o Django. Na początku będzie tworzenie bloga, więc
bardzo takim najprostszym chyba aplikacją, którą można stworzyć na Django, większość tutaj nauczycieli programowania pokazuje, jak tworzyć bloga na samym początku przygody z Django. Więc tutaj też będzie utworzenia bloga, tworzenie wirtualnego środowiska i tworzenie twojego pierwszego projektu Django. Potem mamy taki jakby projekt schematu dla danych dla bloga, tworzenie witryny administracyjnej dla modeli. Chodzi tutaj, że Django może spokojnie tak jakby przechowywać wielu użytkowników, ale ważne jest, żeby stworzyć super użytkownika, super user z angielskiego, i wtedy ten, można powiedzieć, administrator, ten super user będzie mógł zarządzać witryną internetową, nie? Oczywiście możemy tworzyć innych użytkowników, ale tak to wygląda. Potem, co to jest query set, no i menadżerzy. Właśnie to jest ciekawe, że możesz dzięki takiej polskiej książce skonfrontować nazwy angielskie z polskimi. Więc ja ci proponuję, jak będziesz z takiej książki polskiej korzystał, to warto od razu tłumaczyć albo znaleźć podobne nazwy w języku angielskim. W ten sposób możesz się uczyć języka technicznego angielskiego. Więc to jest dobra opcja. Ja pamiętam, jak właśnie ja to robiłem, że czytałem polskie książki, podkreślałem sobie pewne słowa, których nie rozumiałem, po prostu je tłumaczyłem potem do zeszytu. Najprostsza metoda, żeby nauczyć się angielskiego. Przygotowanie następnie widoków i szczegółów dla tych widoków. Więc tak wygląda to tutaj, ta aplikacja dla bloga. Potem jest usprawnienie tego bloga. Możemy tak jakby wysyłać wiadomości e-mail i wiele więcej. No i cały czas tutaj będzie rozbudowywana ten blog. Dodatkowo będzie dodana baza PostgreSQL i zamiast standardowej bazy danych, bo chyba w Django jest chyba SQLite standardowa, tutaj ta aplikacja będzie rozszerzona o dodatkowo bazę danych. Następnie mamy utworzenie witryny społecznościowej. To już zaczyna się robić ciekawie, ponieważ możesz stworzyć drugiego Facebooka albo coś podobnego dzięki Django. Naprawdę, Django jest skalowalny i spokojnie możesz te witryny społecznościowe tworzyć. Mogę ci tutaj dodać taką informację. Zasłyszałem, że część Instagrama właśnie jest napisana w Django. Jest trochę tych stron napisanych w Django, możesz spokojnie w tym pracować. Co ciekawe, jeżeli chodzi o samą witrynę społecznościową, tutaj możemy tak jakby uwierzytelnić logowanie za pomocą Facebooka, Twittera oraz Google. Jak wiesz, w wielu teraz serwisach społecznościowych możesz logować się za pomocą Facebooka i tutaj wszystko jest wytłumaczone krok po kroku, jak do tego dojść. No, książka jest długa. Udostępnianie treści. Tak, będą tu też opcje formularzy, czyli tak jakby wpisywanie danych do bazy danych za pomocą formularzy. No i bardziej skomplikowane tematy. Śledzenie działań użytkownika. No to już są bardziej zaawansowane tematy, ale warto to wszystko przerobić. No i dalej mamy taki projekt jak sklep internetowy, też bardzo popularna aplikacja. W erze internetu powstaje bardzo dużo sklepów internetowych. Branża e-commerce, czyli ta branża związana ze sprzedażą w internecie, dynamicznie się rozwija. I mogę wam powiedzieć, że z tego, co ja widziałem, przeglądając internet, to większość ofert, które ja widziałem dla Django'wców, dla osób, które piszą w Django, to właśnie są oferty z projektów typu e-commerce. Często to są projekty gdzieś tam w Anglii, które są rozwijane i to są sklepy internetowe, platformy do sprzedaży i Django świetnie się do tego nadaje. Następnie biblioteki Celery oraz RabbitMQ. Tak, możemy też, widzicie, zarządzać płatnościami. Mamy wiele wtyczek, które pozwalają integrować z Django bramki płatności. Na przykład, wiesz, no te popularne wtyczki jak PayU i tak dalej. Możemy też, tutaj widzę, eksportować zamówienie do pliku CSV, czyli wszystko, co potrzebujemy w sklepie internetowym. Możemy wysyłać automatycznie e-maile, na przykład w PDF-ie.
Dlatego warto, tak jak widzicie. O, i dalej mamy rozbudowa. Rozbudowa sklepu internetowego. I tak widzicie, już jest sporo takich zaawansowanych tematów, ale warto wgryźć się w każdy szczegół tej książki, to na pewno. Co jeszcze ostatnią rzeczą, jaką tutaj widzicie? Rozdział 10. Budowa platformy e-learningowej. O co chodzi? No, nie wiem, czy korzystasz z takiego serwisu Udemy, w ogóle z edukacji w trybie online. Ja sporo się uczę w internecie i jeżeli chciałbyś na przykład zacząć uczyć kogoś jakiejś umiejętności w internecie, no to spokojnie, dzięki Django mógłbyś zbudować platformę e-learningową. I w tej książce też znajdziesz, jak to zrobić. Ja znam prostsze sposoby, no bo nie znając absolutnie Django, no ciężko by było taką w pełni funkcjonalną od podstaw platformę zbudować. Oczywiście jest to możliwe, można potraktować to jako swój projekt do własnego portfolio, żeby gdzieś tam w CV sobie wpisać. Tak, możesz to wszystko zrobić dzięki Django. Budować treść, utworzenie modeli dla kursu, system zarządzania treścią, zarządzanie modułami kursu oraz treścią, wiele więcej. Potem renderowanie i buforowanie treści. Tutaj musiałbyś poznać troszkę więcej HTML-a. I tutaj widzę, że jest tak jakby jeszcze, a właśnie, aplikacje RESTful oraz utworzenie API. Jak tworzyć API, RESTful API wykorzystaniem Django. Też bardzo ważna rzecz, rozdział 12. I tak, teraz wdrożenie, czyli o co chodzi? Chodzi o to, że możesz, teraz warto to, co zbudowałeś w Django, czy to był blog, czy to była platforma społecznościowa, czy to był sklep internetowy, czy platforma do kursów, okej, to wszystko budowałeś lokalnie, czyli na swoim komputerze, to nie było udostępnione w internecie. Nikt nie mógł tego zobaczyć, tylko deweloper, czyli ty. A teraz w rozdziale 13 trzeba tą witrynę wdrożyć do produkcji, to znaczy umieścić ją na jakiejś domenie i na jakimś serwerze, żeby była dostępna dla całego świata. Więc tutaj masz pokazane, jak to zrobić przy użyciu, znaczy przy użyciu takiego czegoś jak Nginx i tak dalej. Więc to też jest bardzo ważne, bo co z tego, że zbudujesz własną witrynę internetową, jak nie potrafisz tego wdrożyć i pokazać światu. Dalej jestem na stronie www.herion.pl i tutaj mamy utworzenie witryny społecznościowej. Rozdział 4. Na tej stronie, tak jak widzicie, mam udostępniony fragment książki i mogę sobie sprawdzić na przykład właśnie rozdział 4, co jest tam zawarte i czy mi się podoba ta książka, czy warto z niej skorzystać. Ja zostawiam Ci link w opisie do tej książki, kliknij w ten link, przeniesie Cię ten link do strony zakupowej, zakup sobie tę książkę, postaw swoją na półce i zacznij studiować, jak tworzyć aplikacje webowe. Utworzenie witryny społecznościowej. Co tutaj będzie? Oto zagadnienia, na których skoncentruje się autor w tym rozdziale. Czyli jak zrobić uwierzytelnianie użytkowników, ale ogólnie logowanie, uwierzytelnianie użytkowników na stronie. Utworzenie widoków, które będą pozwalały na rejestrację użytkowników. Rozbudowa modelu user o obsługę niestandardowego profilu oraz implementacja uwierzytelniania społecznościowego za pomocą modułu Python Social Authentication. To znaczy, to chodzi o to, że będziesz mógł sobie na przykład zalogować się z Facebooka na twojej witrynie społecznościowej. Jeżeli nic nie rozumiesz, o co tu chodzi, to się nie martw, bo warto po prostu czytać książki. Nawet jesteś totalnie zielony, nie masz o tym w ogóle pojęcia, to przeczytaj tą książkę raz, drugi raz. I dzięki temu pewne tematy zostaną Ci w głowie, pewne słowa kluczowe. Możesz się wtedy nauczyć słownictwa, które jest zawarte. Nawet nie musisz jeszcze uczyć się programować, ale warto, żeby się oczytać, nie? Żeby pamiętać pewne powtarzające się schematy, pewne słowa i potem zacząć budować własne witryny. Czyli najpierw musimy utworzyć projekt z witryny społecznościowej i tu jest pokazane, jak to się robi. Ja potłumaczę kilka linijek. Zobaczcie, mamy tak jakby komendy,
wiersza poleceń. Na przykład mkdir, co to znaczy? Te wszystkie komendy to są skróty od nazw angielskich, czyli mkdir to jest make directory, nie? I dalej env, co to znaczy env? Możesz pomyśleć sobie o tym jako environment, czyli środowisko. Czyli stwórz nowy katalog gdzieś tam. Następnie komendą virtual env dajesz env, tak? Czyli tworzymy w tym wypadku już wirtualne środowisko. Tu stworzyliśmy folder mkdir, a tu stworzymy wirtualne środowisko i w tym wirtualnym środowisku będziemy tworzyć aplikację w Django. Virtual environment i teraz environment. Następnie, jeżeli chodzi o source, to przechodzimy do folderu source i tam przechodzimy do pliku activate, który aktywuje nam wirtualne środowisko. I wtedy, jak to zrobisz w wierszu poleceń, to w nawiasach pojawi ci się nazwa tego twojego wirtualnego środowiska i wtedy będziesz wiedział, że wirtualne środowisko zostało uruchomione. No i potem, co trzeba zrobić? Oczywiście zainstalować Django, czyli PIP, install Django w wersji 2.0.5. Tej wersji Django autor używa w tej książce. I potem on tutaj chce stworzyć projekt. I projekt tworzy się w ten sposób. Django-Armin, start project i nazwa projektu dowolna, jaką potrzebujesz. Czyli na przykład tutaj bookmarks. I w tym projekcie on będzie, ten autor będzie pracował nad aplikacją społecznościową. Nie? Czyli potem przechodzimy w wierszu poleceń CD change directory do bookmarks i potem wystartujemy pierwszą aplikację w Django. Tak jak kiedyś mówiłem, aplikacja w Django to nie jest taka aplikacja jak na telefon. Po prostu to jest kawałek programu w twojej aplikacji Django. Django Armin Startup Account. I to będą konta użytkowników. Tutaj musimy zdefiniować, jakie będą aplikacje w tym pliku settings.py. Zdefiniować, jakie aplikacje chcemy zdefiniować. No i lecimy dalej. Następnie musimy oczywiście zrobić polecenie migrate. Migrate. I tutaj, czym jest migrate? Migrate jest tym, że będziemy po prostu migrowali baz danych Django. Nie? W ten sposób to się robi i wszystkie tak jakby dane są wtedy wrzucane do bazy danych, jeżeli użyjemy tego polecenia python manage.py migrate. Następnie jest framework uwierzytelniania. Także tutaj trzeba będzie się wgryźć w temat. I utworzenie widoku logowania. W takim, to będzie akurat zastosowanie formularzy w Django i to robimy w pliku forms.py, który stworzymy. I co tutaj się robi? Przede wszystkim pobiera się nazwę użytkownika oraz hasła z wysłanego formularza, nie? Czyli użytkownik wysyła formularz, wysyła jakieś dane z hasłem i wtedy pobiera, Django pobiera te rzeczy, nie? Nazwy użytkownika oraz hasło. Następnie jest uwierzytelnianie użytkownika na podstawie danych przechowanych w bazie danych, nie? I sprawdzanie, czy konto użytkownika jest aktywne. Następnie logujemy się w witrynie i rozpoczęcie użytkowniczej akcji, czyli tak to się robi. Tutaj robimy to za pomocą logowanie, za pomocą pewnej klasy. Najpierw musimy zaimportować z Django opcję formularzy, następnie tworzymy klasę i dwa tak jakby pola dla tych formularzy, czyli pole z nazwą użytkownika, czyli username oraz co? Password, czyli hasło użytkownika. I jak widzicie, tutaj mamy tutaj te formularze i po kropce tak jakby określamy, co to ma być za pole w formularzu, tak? Bo to może być pole tekstowe, może to być pole na przykład ze zmiennymi typu bool, czyli boolean, field, text field i tak dalej. A tutaj mamy chart field, czyli znakowe. Znaki, podajemy znaki w tym polu, nie? Chart field. No i tak dalej. Tutaj oczywiście musimy wiedzieć, co podać, więc odsyłam też się do
Tutaj nie wszystko jest wyjaśnione, więc odsyłam Cię też przy analizie tej książki do strony projektu djangoproject.com, podajże, zostawię Ci link w opisie i tam możesz się dowiedzieć, co oznaczają tutaj te parametry w nawiasach dla poszczególnych pól, na przykład dla Charfield, co znaczy widget, nie? I tak dalej. Ale to tutaj większość to jest wyjaśniona w tej książce. Następnie. Kawa, bo mi zasło w gardle. No, rozbudowujemy ten temat. I tutaj te wszystkie rzeczy, które są opisane, no, były opisywane wcześniej w książce, bo to jest rozdział 4, więc będziesz musiał wiedzieć, co to jest metoda POST, jak sprawdzamy, czy formularz jest dobrze sformułowany, czyli tutaj i tak dalej, nie? Więc tutaj trzeba się wgryźć. Ogólnie tutaj jest ta cała funkcja, to jest funkcja, która definiuje logowanie dla użytkownika i walidację, znaczy tak, uwierzytelnianie danego użytkownika, nie? Czyli to jest wszystko zawarte w tej funkcji. No jest ona rozbudowana, widzimy, tu mamy już warunki if oraz else, więc musisz troszeczkę więcej się tutaj tak jakby wgryźć i ona zwraca pewne też parametry. Dobra, jest tego sporo, można było analizować długo ten rozdział, ale ważne jest, żebyś tą książkę sam sobie przeanalizował. O, tutaj mamy jeszcze na przykład plik HTML, czyli plik, który będzie renderowany i używamy tutaj też różnego rodzaju takie, wiesz, można powiedzieć język dla template'u, czyli język dla szablonów Django. I tutaj też jest to wszystko wyjaśnione. Widzicie, mamy kilka tutaj tak jakby tych tagów HTML-owych, ale też są wstawki z Django, więc to też trzeba poznać, żeby odpowiednio się tutaj poruszać. I tak dalej. Jest tego sporo. Zobaczcie, w tym momencie autor już odpala serwer i loguje się do admina, czyli to jest strona admina. Sprawdźmy, co dalej. A następnie możemy przejść do strony z kontami użytkownika i do strony logowania. Wypełnij formularz, aby się zalogować. Tak, czyli wpisujemy użytkownika oraz hasło. No i mamy uwierzytelnianie zakończyło się sukcesem. Nie? Więc to, tak to wygląda. Te wszystkie okna. Więc dzięki tym krótkiemu programowi mogliśmy wygenerować już takie okna użytkownika. Przejdźmy dalej. Tworzymy kolejne widoki dla logowania i wylogowania. Tak, w HTML-u, jak widzicie. No i mamy, dalej sobie przejdziemy, tak. Zobaczymy, co oni tu wyświetlą. Patrzcie, tyle trzeba było się narobić, żeby zobaczyć, jak wygląda panel główny użytkownika. Panel główny, Witar Robert, już jakiś jest tutaj użytkownik zalogowany. I mamy też opcję dla zmiany hasła. I informacje, że hasło zostało zmienione. Tak. Przejdźmy dalej. Jeżeli zapomniałeś hasło, to oczywiście trzeba wysłać swój adres e-mail. I tutaj do tego są specjalne też backendowe instrukcje. I za pomocą serwera SMTP możesz wysłać takiego maila do użytkownika, nie? Więc to wszystko, co zwykle spotyka się na witrynach internetowych, jest możliwe. No i to jest informacja, że zerowanie hasła się powiodło i dostałeś maila w tym temacie. I tutaj jest treść tego maila, który został wysłany przez Django, nie? Dobra, zerowanie hasła, możesz nowe hasło powtórzyć, jeżeli z tego maila przeszedłeś tutaj do tej stronki. Zerowanie hasła, ok. Rejestracja użytkownika i profile użytkownika. Znowu mamy kolejną klasę, tym razem
rejestrujemy danego użytkownika. No i mamy rejestrację użytkownika, możemy sobie utworzyć konto i to wszystko przesłać do bazy danych. No ale strona powitalna dla nowego użytkownika po rejestracji. Tutaj akurat jakiś Jan się zalogował, tak? Jak widzicie, no jedyną opcją, żeby tutaj się nauczyć, to albo razem ze mną przejść krok po kroku tą książkę, albo samemu przeczytać. I ja proponuję wam, żeby samemu przeczytać taką książkę i krok po kroku, linijkę po linijce, przeanalizować ten temat. Daję ci, jeżeli jesteś zielony, to daję ci w pół roku i godzinę dziennie trzeba by było tak jakby szlifować te swoje umiejętności w Django, żeby coś ruszyć. Bo naprawdę jest tutaj sporo informacji, są różne pojęcia, które trzeba poznać. Szperać. I nie tylko przeczytać tą książkę, ale też szperać w internecie, jeżeli czegoś nie rozumiesz. No jest sporo takich rzeczy. Dobra. Co tam jeszcze? Przejdźmy sobie dalej. Właśnie. Bardzo jest ważne to, że w tej chwili możemy, no w tej książce jest to opisane, możemy zalogować się do twojej witryny internetowej utworzonej w Django za pomocą innych profili społecznościowych. Na przykład właśnie za pomocą Facebooka, Twittera oraz Google, nie? I wtedy tworzymy nową apkę Social Django, migrujemy bazę danych i tworzymy takie tematy. I trzeba niestety tutaj pójść sobie do takiej strony jak developers.facebook i apps, nie? I to jest Facebook dla deweloperów. I wtedy będziemy mogli wiedzieć, jak zintegrować to z naszym Django. I jestem tutaj już zalogowany, tak? Widzisz? Wpisujemy nazwę własnej witryny w ten sposób w tym Facebooku dla deweloperów. OK. April ID. App Secret, tak. Więcej i widzicie tutaj, jeżeli mamy te wszystkie hasła oraz ID, wpisujemy w Django, nie? Czyli tak naprawdę łączysz się teraz z serwisem Facebook. Bo to jest bardzo proste. Serwisy teraz w dobie internetu są ze sobą połączone, wszystkie. W związku z tym Facebook też to umożliwia. Jeżeli tutaj sobie zalogowaliśmy się w Facebooku dla deweloperów, to możemy te wszystkie wartości przekleić do Django. I tutaj jest klucz dla Facebooka oraz secret, czyli tam po prostu hasło, nie? Dobrze. To jest to. Oczywiście tworzymy sobie nowy szablon, czyli ten template dla logowania. No i jest kilka tam tagów HTML. I teraz możemy, zobaczcie, się już zalogować za pomocą Facebooka. To samo jest dla Twittera i to samo dla Google. Więc jest tego sporo. Sporo czasu to zajęło, ale no, spróbowałem tak jakby przedstawić ci, co mniej więcej jest w tej książce. Link w opisie zostawiłem ci, link do tej książki zostawiłem ci w opisie, więc jeżeli chcesz zakupić tę książkę, to bardzo polecam, żeby ustawić sobie tą pozycję na swojej półce z książkami i ją przerobić. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.